Siemanko, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku niestety. Mówię to niestety, bo nie uda mi się dokończyć tego wszystkiego. Zobaczyliście Europę, Afrykę, no i Ameryki już tutaj, Ameryki, Azji i Oceanii i strefy Konka wam nie pokażę. Dlaczego? Ponieważ muszę oddać już PlayStation 3, mam je do końca maja, wy to widzicie gdzieś później pewnie te odcinki, ale dzisiaj jest już ostatni, więc muszę je oddać. Także mam nadzieję, że wam się podobała ta seria. Zobaczyliście w sumie no najwięcej to, co trzeba było. Europę, Afrykę. Szkoda, że nie udało się pokazać Ameryki. Zobaczmy sobie te jeszcze wyzwania. Wszystkie wam pokażę. Wenezuela, Argentyna, Urugwaj, Chile, Boliwia, Argentyna, Kolumbia, Ekwador. Mamy Peru, Urugwaj, Kolumbia, Chile. Także tak to wszystko wygląda. W strefie Azji mamy Australię kontra... Czyżby to było? Tak. Arabia Saudyjska, ok. Tutaj mamy Bahrain kontra Indonezja. Takie już mniej istotne rzeczy. Australia kontra Oman. Tutaj na przykład mieliśmy strzelić 3 bramki. W sumie to ciągle jest praktycznie to samo, tylko inne reprezentacje. Dlatego staram się wam to pokazać jeszcze na początek, jak to wszystko wygląda. Możecie sobie zatrzymać, zobaczyć Korea kontra Uzbekistan. No i oprócz tego Oceania, czyli takie już mniej znane w sumie reprezentacje jak Tahiti, tutaj mamy jeszcze Fidżi, Nowa Gwinea, takie rzeczy też są. Tutaj mamy na przykład wygrać spotkanie i mamy 89 minutę 1-1. Tak to wygląda, w taki sposób się kończy ta seria. Tutaj jeszcze mamy tą strefę Konkaw, jeśli chcecie zobaczyć sobie. Powiem wam tak, jeśli chodzi o tutaj chyba jakieś fajne spotkanie w śniegu rozgrywane, musiałbym wygrać 5, aż wow, całe spotkanie do rozegrania. Tak to wygląda, tak się kończy ta seria. Jak dla mnie interesująca, ale tylko przez chwilę. Później już jakoś nagrywałem bardziej dla was, bo w kółko to samo, strzel bramkę, strzel bramkę, strzel bramkę, strzel bramkę. Także tak to wygląda. Bierzemy się za inne serie, nowe pomysły, mam nadzieję, że nie zanudziłem was tym World Cupem, że pokazałem wam to wszystko w dość fajny sposób. Więc trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem w kolejnych seriach. Na razie i piona.